powitajcie w prezentacji czarodziejki, klasy postaci z Diablo 4. Czarodziejka to mistrzyni magii, co włada potęgą żywiołów. Anihiluje swoich wrogów za pomocą ognia, lodu lub błyskawic. Przywołuje potężne zamiecie, wielogłowe ogniste hydry lub pioruny kuliste. A wszystko to robi z bezpiecznej odległości. A dziś zaprezentuję Wam jej zdolności z drzewka skilli. To zaczynamy. Pierwszy węzeł w drzewku to umiejętności podstawowe, czyli takie, które nie zużywają many, a nawet mogą ją przywracać. Oczywiście kosztem mniejszych obrażeń. Zaczniemy od zdolności Iskra. Czarodziejka rzuca elektryczny pocisk, który po trafieniu we wrogu zadaje mu obrażenia czterokrotnie. To ma znaczenie, bowiem czarodziejka ma różne ulepszenia aktywowane po trafieniu, zatem Iskrą mamy 4 szanse na aktywację. Następna umiejętność to lodowy pocisk. Postać ciska odłamkiem lodu, który po trafieniu dodatkowo wyziębia przeciwnika. Zaś wyziębienie to cecha charakterystyczna żywiołu lodu, gdzie po kilkukrotnym nałożeniu efektu wyziębienia wróg jest zamrażany. Trzeci skill podstawowy to ognista wiązka. Rzucamy kulą płomieni, która po trafieniu zadaje mniejsze obrażenia, ale za to podpala na kilka sekund. Więc łącznie zadamy najwięcej damage'a ze wszystkich podstawowych skilli, choć dopiero po kilku sekundach. Ostatnią podstawową zdolnością jest bicz wyładowań. Czarodziejka zamachuje się bronią i wywołuje łuk elektryczny krótkiego zasięgu. Cechą wyróżniającą jest to, że jest to zdolność krótkodystansowa, zatem bardziej ryzykowna od pozostałych, lecz trafimy kilku wrogów naraz. Dodatkowo co 10. użycie ogłuszy przeciwników na krótką chwilę. Przechodzimy do kategorii głównych zdolności. To obecne tutaj czary będą stanowić nasze główne źródło obrażeń, choć kosztować to będzie troszkę many. Pierwsza umiejętność to wiązki błyskawic. Wypuszczamy kilka pocisków elektrycznych, które powoli poruszają się po ziemi. Dobre zarówno do atakowania wielu przeciwników naraz, ale też jednego, gdyż wszystkie wiązki mogą trafić, jeśli model przeciwnika jest wystarczająco duży, a i krótki dystans może być wymagany. Następnie mamy seryjne błyskawice. Czarodziejka wyzwala błyskawicę, która po trafieniu losowo przeskakuje do pobliskiego przeciwnika, a od niego również przeskakuje do kolejnego. Łącznie może się odbić 6 razy, ale jeśli w pobliżu nie ma wroga, to błyskawica przeskoczy od nas samych. Zatem ponownie możemy wyczyścić grupę przeciwników, jak i jednego, bowiem błyskawice w kółko będą się odbijać to od niego, to od nas. Kolejna zdolność to lodowe odłamki. Postać wyrzuca serię lodowych pocisków w linii prostej, które co prawda nie wyziębiają jak inne lodowe zdolności, ale zadają więcej obrażeń zamrożonym przeciwnikom. Lodowe odłamki są słabsze w starciu z grupami, ale świetnie sobie radzą w eliminowaniu wrogów pojedynczo. A teraz skill zamarznięta kula. Rzucamy dużą kulą lodu, która wypuszcza naokoło siebie mniejsze odłamki. Po przebyciu pewnego dystansu kula eksploduje, zadając obrażenia obszarowe. Trafieni wrogowie są wyziębiani i to mocniej niż podstawowy lodowy pocisk. Piąta umiejętność główna to klasyczna kula ognia. Czarodziejka rzuca ognisty pocisk, który po trafieniu eksploduje i zadaje obrażenia pobliskim przeciwnikom. Proste. To przejdźmy do skilla spopielenie. Postać rozpoczyna ciągłe wyzwalanie płomieni, które nieustannie ranią wrogów, a jeśli będziemy podtrzymywać spopielenie przez minimum 4 sekundy, obrażenia wzrosną. Zdolność nie zużywa many raz, tylko powoli wraz z używaniem. No to teraz kategoria zdolności obronnych, czyli czary żywiołów, które pomogą w naszej przeżywalności. Pierwszy czar to tarcza płomieni. Czarodziejka na bardzo krótką chwilę spowija się płomieniami, które przyznają jej nieśmiertelność. Dodatkowo pobliscy wrogowie otrzymują obrażenia od ognia. Drugie zaklęcie obronne to teleportacja. Postać natychmiastowo przenosi się w miejsce wskazane kursorem. Po teleportacji zadajemy niewielkie obrażenia. Wiadomo, nie tylko uciekniemy od wrogów, ale też właściwie nieustannie z tego będziemy korzystać jako zdolność mobilna, zwłaszcza przeskakując między poziomami. Następnie mamy pancerz lodu. Otaczamy się lodową barierą, która utrzymuje się dłużej niż poprzedni pancerz, lecz zamiast nieśmiertelności zyskujemy dodatkowe punkty wytrzymałości. Na dodatek możemy je regenerować, zadając obrażenia. Ostatnią umiejętnością obronną jest nowa mrozu. Wykonujemy eksplozję zimna, która natychmiastowo zamraża pobliskich przeciwników na krótką chwilę.
Dzięki temu zyskamy czas, by oddalić się od zagrożenia, ale również wykorzystamy to ofensywnie, korzystając ze zdolności, które są silniejsze w starciu z zamrożonymi wrogami. To przechodzimy do kategorii przyzywanie. Są to czary, dzięki którym stworzymy coś, co samo przez jakiś czas będzie zadawać obrażenia. Pierwsze zaklęcie to włócznia błyskawic. Przyzywamy elektryczny pocisk, który przez kilka sekund lata po polu walki, przeszywając wszystkich na swojej drodze. Następnie mamy lodowe ostrza. Czarodziejka tworzy lodowy obiekt, który podąża za wrogiem i sieka go przez kilka sekund. Ataki ostrzami mają szansę na odsłonięcie przeciwnika. Dzięki temu my sami będziemy zadawać mu więcej obrażeń. Kolejna umiejętność to hydra. Przywołujemy ognistą hydrę o kilku głowach, gdzie każda z nich pluje ognistym pociskiem. Co ciekawe, w odróżnieniu od włóczni błyskawic i lodowych ostrzy, hydra istnieje przez wiele sekund, a i nie ma czasu odnowienia. Zatem jest to nasz taki stały przywołaniec. Przechodzimy do kategorii mistrzostwa. Czary z tego węzła charakteryzują się ciągłym zadawaniem obrażeń po jednym użyciu. Zatem nie są to skille aktywne, a bardziej rzucamy raz i wracamy do atakowania głównymi czarami. Pierwsze zaklęcie to zamieć. Czarodziejka na danym obszarze na kilka sekund przywołuje lodową burzę, co nieustannie zadaje obrażenia oraz wyziębia. Następnie mamy meteoryt. Przywołujemy z nieba ognistą kulę, która jednak wyląduje dopiero po jakimś czasie od aktywacji. Po wylądowaniu zadaje obrażenia i spopiela po sobie ziemię. Płomienie utrzymują się jeszcze przez kilka sekund i zadają dodatkową porcję obrażeń. Trzeci czar z mistrzostw to ściana ognia. Czarodziejka wytwarza ognistą ścianę, która utrzymuje się przez kilka sekund. Wszyscy wrogowie, co w niej stoją, nieustannie otrzymują obrażenia. To teraz mamy piorun kulisty. Postać przywołuje kulę błyskawic, która powoli leci przed siebie. Kula błyskawic sama atakuje pobliskich przeciwników. No i przyszedł czas na kategorie specjalne, czyli najpotężniejsze zdolności, które trwają krótko i mają długi czas odnowienia. Jednak pomagają w uporaniu się z trudniejszymi przeciwnikami. Pierwsza umiejętność specjalna to niestabilne prądy. Na kilka sekund, za każdym razem, gdy używamy czarów błyskawic, automatycznie pojawia się inny losowy czar błyskawic, czyli atakujemy seryjnymi błyskawicami i przy każdym użyciu pojawi się, powiedzmy, kolejna seryjna błyskawica, a następnie piorun kulisty, powiedzmy raz jeszcze piorun kulisty i tak dalej. Drugi skill specjalny to Inferno. Czarodziejka przyzywa ogromnego, ognistego węża, który przez kilka sekund rani wszystkich na znacznym obszarze. A ostatnią na dziś zdolnością jest Głęboki Mróz. Na kilka sekund otaczamy się lodem i stajemy się nieśmiertelni. Wszystkich wrogów na dużym obszarze stale wyziębiamy, a gdy zdolność dobiegnie końca, zadajemy obrażenia. To były wszystkie zdolności aktywne, ale jeszcze nie kończymy. Co prawda, nie omawiałem zdolności pasywnych w drzewku skilli, ale te z ostatniego węzła zdecydowanie warto, gdyż to są właściwie największe wzmocnienia danej klasy. Definiują build. I jak już zdążyliście zauważyć, najlepiej, gdy czarodziejką skupiamy się na jednym żywiole. Nic nie stoi na przeszkodzie grać miksem żywiołów, ale właśnie ostatni węzeł z najpotężniejszymi pasywkami powoduje największe wzmocnienie stylu gry pod jeden żywioł. Pierwsza pasywka to lawina, powiązana z żywiołem lodu. Gdy któraś umiejętność zimna będzie szczęśliwym trafem, mamy szansę, że kolejna zdolność lodowych odłamków, zamarzniętej kuli lub zamieci nie będzie kosztować many i zada więcej obrażeń. Szansa jest podwojona w przypadku szczęśliwego trafienia odsłoniętego wroga. Druga pasywka, również związana z zimnem, to roztrzaskanie. Zamrażamy wroga. Następnie wszystkie zadane obrażenia w trakcie zamrożenia są kumulowane, zaś gdy zamrożenie się skończy, wróg raz jeszcze otrzymuje obrażenia w oparciu o te skumulowane. Następna pasywka związana z błyskawicami to wszechobecna energia, ale w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się mechanice czarodziejki związanej z roziskrzona energia. Możemy sprawić, że trafienie przeciwników błyskawicami stworzy na ziemi roziskrzoną energię. Podniesienie jej spowoduje, że pobliski przeciwnik zostanie porażony elektrycznością i można stworzyć bardzo ciekawy build pod roziskrzoną energię. Zaś ostatnia pasywka, wszechobecna energia, wzmacnia tę mechanikę. Wrogowie są porażani dodatkowy raz, a przy każdym trafieniu roziskrzoną energią skracane są czasy odnowienia zaklęć błyskawic.
czyli można znacznie, znacznie częściej używać włóczni błyskawic. Zaś druga pasywka wzmacniająca błyskawice to Mistrzostwo Wyra. Otrzymujemy mniej obrażeń od wrogów będących na krótkim dystansie i zadajemy im więcej damage'a umiejętnościami błyskawic, zaś trafienia krytyczne na kilka sekund zwiększają oba bonusy. Zatem dzięki temu można stworzyć build czarodziejki krótkodystansowej, gdzie atakujemy biczem wyładowań i wiązkami błyskawic. Dwie ostatnie pasywki są oczywiście związane z ogniem. Pierwsza to zapłon. Ogólnie wszystkie umiejętności ognia mogą podpalić wrogów, jeśli je ulepszymy. I zapłon powoduje, że obrażenia od płomieni są tym większe, im więcej efektów płonięcia nałożyliśmy na przeciwnika. Powiedzmy, podpalamy ognistą wiązką, następnie kulą ognia. Wtedy płomienie od ognistej wiązki stają się silniejsze. Dodatkowo podpalamy hydrą, to jeszcze bardziej wszystkie efekty płonięcia są silniejsze. No i na sam koniec zajadłość Esu. Obrażenia krytyczne są większe w starciu z przeciwnikami, co mają ponad połowę życia. Zaś szansa na trafienie krytyczne jest większa w starciu z przeciwnikami, co mają mniej niż połowę życia. Ale pokonanie wroga trafieniem krytycznym daje nam bonus na kilka sekund, gdzie oba powyższe wzmocnienia nie mają warunku, ile przeciwnik ma zdrowia. I to by było na tyle. Tak wyglądają podstawowe zdolności czarodziejki. Ale oczywiście to jedynie ułamek rozwoju klasy. Wszystkie skille mają swoje ulepszenia, w drzewku jest pełno pasywek, masa legendarnych przedmiotów, które mogą drastycznie zmienić działanie zdolności. I najważniejsze, plansze paragonów. Zatem jest tego znacznie więcej. A dziś moim celem było przedstawienie fundamentów czarodziejki. Mam nadzieję, że się spodobało. Trzymajcie się, cześć.